Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone, tak, widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Dziś temat święta Urszula Leduchowska, Matka Niepodległości Polski. Naszym gościem jest siostra Małgorzata Krupecka. Witam siostrę bardzo serdecznie. Ja również, szczęść Boże. Ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, siostra jest rzecznikiem prasowym. Tak. Jest też autorką biografii założycielki. Znalazłem Leduchowska, Polka i Europejka. Tak. Druga książeczka, święta Urszula Leduchowska. To moja praca w zgromadzeniu. Zajmowanie się życiem świętej Urszuli i jej tekstami, popularyzowanie ich i różne elementy składające się na szerzenie kultu świętej Urszuli. Właśnie, bo siostra też pracuje w Centrum Duchowości świętej Urszuli Leduchowskiej. Kwestia kultu, historii i świętej Urszuli, tej świętej, o której dziś chcemy mówić, i zgromadzenia. Tak. Znana jest jako założycielka zgromadzenia, jako ta, która edukowała młodzież, jako ta, która miała wpływ na następne pokolenia. Natomiast może nie zawsze pamiętamy, czy mamy świadomość tej, że możemy o niej mówić Matka Niepodległości. Bo częściej ojcowie, tak, ojcowie niepodległej Polski, ale o tych matkach my przed spotkaniem rozmawialiśmy, tak, osoby, że nie jesteśmy sierotami, tak? Że Polska Niepodległość nie jest półsierotą, że oprócz ojców miała też matki, wspaniałe kobiety, dzielne, mądre, aktywne, które na swój sposób, nie mniej ważny, przyczyniły się do tego, że Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku. No z pewnością ona swoją postawą, tym co robiła, co mówiła, różnymi spotkaniami do tego się przyczyniła, ale może zanim co zrobiła dla niepodległej, chciałem zapytać o korzenie, no, o rodzinę, o tą krew jej, bo też musimy sobie uświadomić to, że ona z wyboru wybrała Polskę, chciała być tą, która, dla której ojczyzną jest Polska, a nie było to łatwe. Wiele miała danych, no ale tak zawsze myślę, właśnie te korzenie, dom rodzinny, to ma wielki wpływ na to, jakimi jesteśmy ludźmi. I zanim na to pytanie odpowiem, jeszcze nawiążę do tego, co ojciec wcześniej powiedział, że znana jest jako założycielka zgromadzenia. Myślę, że w Polsce znana jest też jako apostołka uśmiechu. Nawet w prewiarzu kapłańskim na dzień 29 maja, czyli na rocznicę jej śmierci, czy też jak mówimy językiem Kościoła, rocznicę narodzin dla nieba, przewidziany jest jej tekst o apostolstwie uśmiechu. Bo miała taki swój własny, bardzo oryginalny i skuteczny sposób ewangelizacji poprzez radość. I chyba ten aspekt jej duchowości chyba rzeczywiście taki w Polsce zwłaszcza jest znany. Ale w tym roku, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, chcemy zwłaszcza akcentować jej zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości w 18 roku i też odbudowywania niepodległości Polski już po 1918 roku, bo od tego momentu do śmierci świętej Urszuli w 1939 roku jeszcze było 21 lat. Ale teraz wracam do pytania o korzenie, rzeczywiście bardzo ważne pytanie. Święta Urszula miała w sobie bardzo wymieszaną krew, bo po ojcu to była krew starego rodu Leduchowskich, starego, patriotycznego, bardzo rozgałęzionego, więc odziedziczyła całą tę tradycję wielką, polską, starą, też tradycję udziału w ważnych dla Polski wydarzeniach, takich jak Odsież Wiedeńska, Sejm Czteroletni, Powstanie Listopadowe. Jej dziadek walczył jako generał w Powstaniu Listopadowym, wcześniej w wojnach napoleońskich. No właśnie, ale z powodu tego uwikłania w historię rodzina musiała z Polski, czy z ziem polskich będących pod zaborami wyjechać i zamieszkała pod Wiedniem, czyli wtedy jeszcze Julia Leduchowska, bo to było jej imię chrzestne, urodziła się po pierwsze w rodzinie emigranckiej. I tu już mamy różne skojarzenia z sytuacją emigrantów polskich.
po ojcu. Natomiast po matce to była rodzina bardzo europejska. Jej matka była w zasadzie Szwajcarką ze starego rodu Salisów, starego lombardzkiego rodu Salisów, z tego, z którego się między innymi Franciszek Salezy wywodził, ale też miała w sobie krew szlachty wirtemberskiej, szlachty inflanckiej, czyli całe to dziedzictwo europejskie, także dziedzictwo kulturowe, ale i wyznaniowe, dlatego że babka Julii po matce urodziła się w Petersburgu, a na katolicyzm przeszła jako, już jako dojrzała kobieta. I to wszystko, co święta Urszula wyniosła z domu, to nie było obciążenie, ale to był posag, to było bogactwo, z którym poszła w świat. Gdy w sobie dokonała już osobistego wyboru polskości, gdy krew po ojcu w niej zwyciężyła, to wszystkie te zarówno koligacje europejskie, jak i tradycje europejskie, wyznaniowe i narodowościowe, rozmaite, które w sobie niosła, bardzo jej potem pomogły nie tylko tak po prostu egzystować w różnych krajach, ale czuć się tam jak u siebie i podejmować bardzo aktywną działalność dla Polski, taki propolski lobbying. Czyli mimo, że na emigracji i też można być w różnych krajach, w różnych stronach świata, jeżeli byśmy Europę tak patrzyli bardzo, taki świat dla niej, to nie przeszkadzało jej to, że jest w Rosji, czy prawda, w Austrii, w Szwajcarii, czy w Skandynawii. Tak, ona jest jedną z takich osób, które bardzo wiele dla Polski zrobiły, a które nie miały w sobie stuprocentowo polskiej krwi. I może też to jest dobra okazja, żeby wspomnieć też o takich cudzoziemcach, którzy się całkowicie spolonizowali w Polsce i stali się polskimi bohaterami, umierali dla Polski. Ale to taki już wątek poboczny, bo chcemy dojść do tego, że w jej sercach do głosu, czy zwyciężyła ta krew po ojcu. Zresztą rodzina, gdy Julia miała 18 lat, rodzina postanowiła przenieść się na polskie ziemie, do ówczesnej Galicji, w okolice Bochni. Ale po drodze zatrzymali się w Krakowie po to, żeby poznać zabytki kultury polskiej. Wtedy też na 18 urodziny Julia otrzymała od ojca antologię polskich poetów. No i zaczął się taki 3-letni okres w jej życiu, okres dojrzewania w ogóle, dojrzewania duchowego, dojrzewania też polskiego, od przyjazdu na ziemię polskie do Lipnicy Murowanej koło Bochni. Do momentu wstąpienia do klasztoru Urszulanek w Krakowie miała jeszcze 3 lata, a potem też 21 lat bardzo ciekawych w klasztorze Urszulanek krakowskich. Wstąpiła do klasztoru, gdy miała 21 lat. W klasztorze Urszulanek krakowskich przeżyła kolejnych 21 lat. I to był dla niej czas między innymi dojrzewania w tej polskości świadomie wybranej i też, tak bym powiedziała, emocjonalnie przeżywanej. Mamy tego jakieś świadectwa w jej listach do jej przyjaciółki, austriackiej baronówny. W listach, w których już wtedy Urszula, bo Urszula to jej imię zakonne, pisze na przykład, że cieszy się, że przed jej wstąpieniem do klasztoru nie wybuchło żadne powstanie, bo nie wie, czy by nie uciekła, żeby wziąć w tym powstaniu udział. No właśnie, jak to się działo? Bo siostra może nam pomóc to odkryć, bo poczuła powołanie, ten głos do pójścia za Panem Jezusem jako osoba konsekrowana, a jednak myślała też o Polsce, jak się przysłużyć do Polski. Nie tylko właśnie w tej edukacji, w tym uśmiechu na co dzień, w tym budowaniu tych relacji takich międzyludzkich, tego co takie, powiemy, zwyczajne, proste, do czego każdy jest w jakiś sposób powołany, ale ona ten charyzmat swój, te swoje dary, talenty próbowała tak wykorzystywać, że właśnie przyczyniła się też w znacznym stopniu, bo to myślę dziś podczas naszej rozmowy też wyjdzie, że mówiła do obcych kulturowo ludzi, obcych nawet jeżeli chodzi o religię, o wiarę ludzi, przemawiała do nich, że jednak warto upomnieć się o Polskę, czy o Polaków, mimo że nawet nie graniczymy z nimi. Tak, te lata spędzone w klasztorze krakowskim były dla niej ważne,
Zresztą przypuszczalnie wstępując do tego klasztoru wyobrażała sobie, że zostanie w nim do końca życia, ponieważ taki był styl życia ówczesnych urszulanek krakowskich. No ale ją Duch Święty stamtąd wyprowadził. I motywem jej wyjazdu do Petersburga, bo zanim dotrze do krajów skandynawskich, o czym dzisiaj chcemy najwięcej mówić, motywem wyjazdu do Petersburga była między innymi chęć przysłużenia się wychowaniu polskiej młodzieży w Petersburgu, zwłaszcza polskich dziewcząt, ponieważ przy polskiej parafii świętej Katarzyny na Newskim Prospekcie istniał cały zespół różnych instytucji oświatowo-wychowawczych, zresztą też dobroczynnych i między innymi potrzebna była osoba do prowadzenia internatu dla polskich uczennic. I w tym właśnie celu tam pojechała. Najpierw w towarzystwie dwóch sióstr, potem wspólnota się powiększała. I ten 7-letni okres jej życia w Rosji, w Petersburgu, był też dla niej bardzo ciekawą szkołą, bo z jednej strony to był czas, gdy musiała wspólnota urszulanek żyć w konspiracji, uczyć się żyć pod czujnym nadzorem carskich służb specjalnych, w gotowości na rewizję, również przyzwyczajać się do ataków medialnych. Już wtedy. Atak w rosyjskiej prasie. No i swoje robić, mimo wszystko. Niemniej jednak matka Urszula okazała się bardzo niewygodną osobą w Rosji. Gdy wybuchła I wojna światowa w 1914 roku, prawdopodobnie, gdyby nie europejskie koligacje i gdyby nie paszport austriacki, którym się posługiwała, bo przecież polskich paszportów wtedy nie było, mogłyby ją spotkać jeszcze gorsze represje, ale to ją być może jakoś uchroniło. Otrzymała imienny nakaz otrzymania granic Imperium Rosyjskiego w ciągu 3 dni. Opuszczenia, tak? Opuszczenia granic Imperium Rosyjskiego w ciągu 3 dni. Musiała zostawić siostry, dobrze rozwijające się dzieła i wyjechać. Postanowiła wyjechać do Szwecji, bo po pierwsze wydawało jej się, że to jest stosunkowo blisko, będzie możliwość utrzymywania kontaktu ze wspólnotą, która pozostała w Petersburgu. Myślała też, tak jak wszyscy myśleli, że wojna szybko się skończy i będzie można wrócić. Tymczasem to będzie taki okres przeczekania tylko. Tak. Tymczasem inaczej się losy potoczyły. Musiała pojechać sama. W ciągu 3 dni najpierw pociągiem do fińskiego portu Rauma, stamtąd statkiem do Sztokholmu. W pierwszych dniach września 1914 roku wysiadła ze statku. Nie miała pieniędzy, nikogo nie znała, nie znała języka, nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Ale gdzieś w zapiskach czytałem, pewnie jej siostry, że ogromną atutem w tej jej działalności, całej działalności, bo dziś o tej niepodległościowej, były genialne uzdolnienia lingwinistyczne. Matka Urszula potrafiła nauczyć się obcego języka w kilka miesięcy. Nauczyła się rosyjskiego, fińskiego, szwedzkiego, duńskiego i norweskiego. Tak. Oczywiście z domu rodzinnego wyniosła już znajomość kilku języków. Zresztą w domu ze względu na matkę, Szwajcarkę, która nigdy się polskiego nie nauczyła, w domu rodzinnym mówiło się po niemiecku. Angielski i francuski w sposób naturalny były uczone, więc to były języki, którymi się biegle posługiwała. Potem rosyjskim, w stopniu takim, że kilka miesięcy po przyjeździe do Petersburga musiała rosyjski opanować do tego stopnia, żeby móc po rosyjsku zdać egzamin nauczycielski, polegający na tym, że trzeba było po rosyjsku zdać program wszystkich przedmiotów przewidzianych w gimnazjum. No i jesteśmy w Sztokholmie. Matka Urszula oczywiście zaczyna od nauki języka szwedzkiego. Nawiązuje też znajomości z tamtejszym środowiskiem. Tu bez wątpienia koligacje pomagały. Zarówno w Petersburgu, jak i w Szwecji musiała występować jako hrabina Julia Leduchowska, dlatego że także w Szwecji, nie tylko w Rosji, ale także w Szwecji wtedy jeszcze działalność zakonów katolickich była zakazana.
Występuje więc jako hrabina Julia Leduchowska, co otwiera jej także wiele drzwi. Stopniowo docierają do niej kolejne siostry z Petersburga, dlatego że tam ze względu na trwającą wojnę i rosnące nastroje rewolucyjne nie można było już kontynuować pracy. No i mamy wiosnę 1915 roku. Wspólnota urszulanek w Sztokholmie się powiększa. Matka Urszula myśli o tym, żeby otworzyć szkołę języków obcych dla dziewcząt skandynawskich. Po pierwsze dlatego, żeby kontynuować charyzmat urszulański, który zawsze i wszędzie jest charyzmatem pedagogicznym, ale też, żeby wspólnota miała jakieś źródło utrzymania. I wtedy też odwiedza ją wysłannik Henryka Sienkiewicza. Bo trzeba pamiętać, że trwająca I wojna światowa miała zadecydować o bardzo ważnych zmianach na mapie Europy, o przesunięciu różnych granic, w wyniku czego, jak Polacy mieli nadzieję, odrodzi się również Polska. I różne zabiegi Polaków w czasie I wojny światowej można tak zgrupować w trzy takie grupy, złączyć. Pierwsza grupa tych zabiegów to były oczywiście działania militarne, czyli Legiony Piłsudskiego i udział Polaków w różnych formacjach wojskowych. Niestety po wszystkich stronach frontu, to znaczy Polacy bili się we wszystkich armiach zaborczych, czyli czasem strzelali również do siebie nawzajem. To jest jeden z tych tragicznych aspektów I wojny światowej. Więc z tych trzech dróg, które miały doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości, pierwsza to były te działania militarne. Druga to działania dyplomatyczne podejmowane na rozmaitych szczeblach. A trzecia, która dzisiaj nas będzie właśnie interesować, to były rozmaite zabiegi informacyjno-propagandowe, jak się mówiło, podejmowane w różnych krajach Europy i nie tylko Europy, mające na celu informowanie społeczeństw tych krajów o Polsce, nieistniejącej wtedy na mapie Europy, o tym, że taki kraj był, teraz go nie ma, zasługuje na to, żeby odzyskał niepodległość. Czyli zyskiwanie przychylności europejskiej opinii publicznej, a także przy okazji zbieranie środków finansowych na pomoc cierpiącym Polakom na ziemiach polskich, ziemiach, przez które się przetaczał front wtedy. I tym zabiegom właśnie informacyjnym, tej całej akcji informacyjnej, bardzo dobrze służył Główny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, który powstał w Szwajcarii z inicjatywy Henryka Sienkiewicza. Sienkiewicz stał na jego czele. Szwajcaria, tu mamy Skandynawię. W Szwajcarii była bardzo prężna polska kolonia, dość podzielona politycznie jak wszędzie, ale w różnych miastach szwajcarskich ulokowana. Natomiast ten komitet, Główny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, często w skrócie mówimy Komitet Sienkiewiczowski albo Komitet Wewejski, bardzo strzegł apolityczności, natomiast za cel stawiał sobie mówienie o ofiarach, przedstawianie trudnej sytuacji Polski, informowanie o historii Polski, o kulturze, no i zbieranie właśnie środków charytatywnych na pomoc Polakom. I ten właśnie Komitet Sienkiewiczowski szukał sprawnych, prężnych współpracowników w różnych krajach. Zdolnych do przemawiania do serc, tak, do wyobraźni tego, tak, w jakiej sytuacji jest Polska, której nie ma na mapie, jak siostra mówi, i Polaków, którzy też pragną niepodległości, bo takie, tak, pragnienie w naszym narodzie też było. Nie zanikło na pewno w tej elicie, która podjęła się tworzenia tego Komitetu Pomocy Polakom Ofiarom. Komitet Sienkiewiczowski szukał współpracowników w różnych krajach. Takim współpracownikiem Komitetu Wewejskiego był na Amerykę Ignacy Paderewski. I do takiej samej pracy Komitet Sienkiewiczowski i konkretnie sam Sienkiewicz imiennie do takiej samej współpracy zaprosił hrabinę Julię Leduchowską, proponując, żeby była reprezentantką komitetu na kraje skandynawskie. Wiemy, co robił Paderewski w Ameryce. Grał, przemawiał,
spotykał się z wielkimi tamtejszego świata, między innymi z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Osia, co robiła święta Leduchowska w Skandynawii? Najpierw w odpowiedzi na to zaproszenie skromnie powiedziała, to może ja bym coś powiedziała, może bym przemówiła. Pewnie sama wtedy jeszcze nie zdawała sobie sprawy z tego, jak ta akcja jej się zacznie rozwijać. Bo choć była z wyglądu szczupła, delikatna, niewielka, bardzo łagodna, no to równocześnie miała rzeczywiście ogień w sobie. Podjęła takie trzy cykle odczytów, o których zaraz trochę więcej powiem. Pierwszy w latach 1915-17 na rzecz Komitetu Wewejskiego. Później drugi również pod egidą Komitetu Wewejskiego, ale z bardziej doprecyzowanym celem. Chodziło o zebranie środków na stworzenie Domu Dziecka dla polskich sierot pozbieranych na ulicach Danii. I potem wiosną 1920 roku trzeci cykl odczytów, również z konkretnym celem zebrania środków finansowych na zakup miejsca w Polsce, żeby te polskie dzieci razem z siostrami mogły do Polski wrócić. Wracam do tego pierwszego cyklu odczytów. Pierwszy odbył się w Sztokholmie, bo zaczęła od Sztokholmu i był po francusku. Tydzień później następny i znów następny. Potem cykl odczytów, bo to już jest lipiec 1915 roku, wakacje, sezon letni. Cykl odczytów w miejscowościach nadmorskich. Uznała, że tam najłatwiej będzie znaleźć różne osoby, które mogłyby usłyszeć tego wołania. Potem cykl odczytów w Szwecji, w największych miastach Szwecji. Jesienią zwłaszcza 1915 roku. Gdy przemawiała w Sztokholmie, zwykle dostawała salę lustrzaną w Grand Hotelu. Napisała, ilekroć chcę, zawsze ją darmo dostaję. A wiemy, ilu ludzi na przykład na takim spotkaniu z Urszulą Leduchowską było? W dużych miastach to były setki ludzi, dlatego że te odczyty były bardzo dobrze wcześniej przygotowane. Zaraz o tym powiem. Dopowiem jeszcze o tym cyklu tylko, że kolejnym krajem, który objęła akcją odczytową, była Dania. Też ze wszystkimi największymi miastami od stolicy poczynając, a potem Norwegia, też wszystkie największe miasta. Te odczyty były świetnie przygotowane medialnie. Bardzo doceniała rolę mediów i oprócz tego, że starała się dotrzeć do tych najważniejszych środowisk, dworów królewskich, które były obecne na jej odczytach, zresztą osobiście spotkała się też z królem Norwegii na przykład, starała się więc do nich dotrzeć, do ambasad zwaśnionych krajów. Równocześnie starała się dotrzeć do mediów i świetnie jej to wychodziło. Dlatego jej odczyty były bardzo dobrze zapowiadane w prasie, w mediach i bardzo dobrze komentowane. Na pewno nie wiemy o wszystkich artykułach, które się w związku z jej działalnością odczytową w krajach skandynawskich ukazywały tam właśnie i w językach skandynawskich, ale udało nam się już około 180 takich artykułów odnaleźć. Wiele pisała, ona sama pisała w listach, zwłaszcza do swojego rodzeństwa. W jednym z listów pisze, a dotyczyło to chyba odczytu w Krystianii, tak się wtedy nazywała stolica Oslo, dopiero od 20 któregoś, stolica Norwegii, dopiero od 20 któregoś roku zaczęto używać nazwy Oslo. I święta Urszula pisze w którymś z listów, przed moją konferencją przyszło do mnie moc żurnalistów na interwiu. Mówiłam, ile tylko się dało. Gdyby siostra nam powiedziała, o czym też mówiła, bo z pewnością, jeżeli to się cieszyło takim, powiemy, powodzeniem, zainteresowaniem,
no to nie słabo zainteresowanie, tylko wzrastała. Co mówiła? W jaki sposób mówiła o Polsce i Polakach? Jeszcze o liczbie, bo ojciec pytał o liczbę, a ja trochę dookoła podeszłam do tematu i najpierw zaczęłam mówić o tym, że były bardzo dobrze te odczyty nagłośnione. Wcześniej były sprzedawane takie bilety, bo wiadomo było, że to będzie powiązane ze zbieraniem później datków, tak, charytatywnych. Więc w dużych miastach to musiały być setki ludzi. Po jednym z tych odczytów, jeśli dobrze pamiętam, dotyczyło to Göteborga chyba, matka Urszula napisała, że była trochę rozczarowana niewielką liczbą słuchaczy, bo przyszło tylko około 500 osób, gdzieś tam 800 osób. Więc to były po prostu setki osób uczestniczyły, w tych dużych miastach zwłaszcza, ale docierała też do jakichś małych wiosek, gdzieś tam w fiordach norweskich zagubionych, gdzie nikt wcześniej o Polsce nie słyszał i gdzie ona sama, bo w dużych miastach już miała znajomych, wiedziała, że to będzie dobrze przygotowane, a tam dojeżdżała, nie wiedziała, czy jakiś organizator na nią czeka i czy w ogóle przyjdą, słuchacze. Ale umiała docierać do serc słuchaczy, umiała, choć sama też się dziwiła, że jej to tak dobrze, wychodzi. Po którymś z odczytów pisała, pytają mnie, to też było w Norwegii, ponieważ prasa tamtejsza, także główny dziennik rządowy napisał, że żadna gwiazda europejska nie potrafiłaby tego lepiej zrobić. I święta Urszula komentuje to w liście, pytają mnie, skąd mi to przychodzi. A ja wszystkim mówię, że to Bóg chce, bym Polsce pomagała. A na to wszyscy się zgadzają, że to rzeczywiście musi być od Boga. Od taki dziwny mój los. Tak zakończyła w tym liście. Więc mówiła, na pewno doświadczenie pedagogiczne pomagało jej stanąć przed słuchaczami i tak przygotować swoją prelekcję, żeby trafiła do odbiorców. Na pewno też nauczenie się języka słuchaczy przysparzało jej sympatii. Umiała apelować do emocji. Mamy świadectwa słuchaczy tych odczytów, świadectwa, z których wynika, że ci Skandynawowie, surowi, zamknięci w sobie, wychodzili z płaczem z jej odczytów, a potem chętnie przyczyniali się, tak składali datki na Polskę, o której wcześniej nie słyszeli. Umiała więc trafiać do emocji, ale też na pewno umiała dobrze uargumentować to, że ten kraj, Polska, kraj o wspaniałej historii, kulturze, o wspaniałych bohaterach, zasługuje na to, żeby na nowo zaistnieć na mapie Europy. Nawiasem mówiąc, tak sobie zawsze myślę, jak dobra musiała być kiedyś edukacja, bo przecież matka Urszula, gdy przyjechała do Skandynawii i musiała przygotowywać swoje odczyty, nie miała internetu, nie miała dobrze zaopatrzonej biblioteki, nie miała nawet czasu, żeby szukać gdzieś, tylko musiała wiedzę całą znaleźć w sobie, w swojej głowie. Właśnie tak. Uczono wtedy nie tylko, gdzie szukać wiedzy, ale po prostu uczono tej wiedzy, przekazywano tę wiedzę. Więc opowiadała, cytowała polskich literatów, mówiła o historii Polski, mówiła o związkach z katolicyzmem, zaczynała lub kończyła zwrotką z hymnu polskiego. Cytowała też szwedzkiego poetę, który pisał o Polsce. Na jej odczyty przychodzili także ambasadorzy krajów zwaśnionych w pierwszej wojnie, mówiąc, czy przemawiając i działając, musiała też bardzo dbać o to, żeby nie wpaść w jakieś pułapki polityczne, ponieważ chętnie chciano by ją uwikłać w
takie jakieś polityczne deklaracje. Musiała więc bardzo uważać, żeby nie tylko nie zaszkodzić polskiej sprawie, ale też, żeby nie zaszkodzić wspólnocie urszulańskiej, bo jak powiedziałam, działalność zakonów katolickich w Szwecji w tamtym okresie była zabroniona, dlatego musiała bardzo uważać, żeby nie narazić tej wspólnoty na różne konsekwencje z ewentualnym wyrzuceniem wspólnoty urszulańskiej ze Szwecji włącznie. Tam, gdzie mówiła, tam powstawały też lokalne komitety pomocy ofiarom wojny w Polsce. Dlatego, że skutkiem jej odczytów miała być potem działalność tych lokalnych komitetów starających się o zbieranie funduszy na pomoc charytatywną. Kto można był w tych komitetach? Polacy czy... Czasem mogli się trafić Polacy, dlatego że tamtejsza polska kolonia w Szwecji, w Danii też była liczna. Ale święta Urszula bardzo celowo starała się na czele tych komitetów postawić znaczące osobistości, o których, jak sama się wyraziła, niekoniecznie dużo działały, ale samymi swoimi nazwiskami mogły się przysłużyć sprawie. Była, jakbyśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, była bardzo zdolnym PR-owcem i umiała naprawdę w sposób imponujący ten taki propolski lobbying organizować w krajach skandynawskich. Na przykład na czele Komitetu Kopenhaskiego postarała się, żeby na czele Komitetu Kopenhaskiego stanęli biskup katolicki, biskup ewangelicki i nadrabin kopenhaski. Na czele Komitetu Sztokholmskiego na przykład znani wówczas humaniści, tłumacze literatury polskiej na języki skandynawskie. Wszystko to, prawie wszystko zresztą laureaci Nagrody Nobla, która wtedy jeszcze dużo więcej znaczyła niż teraz znaczy. Czyli dla sprawy polskiej potrafiła zaangażować się... Z każdym współpracować, tak. I no, miała też w sobie coś, że potrafiła takie osoby czasem trudne, bardzo różne, różnych narodowości, różnych wyznań, różnych charakterów, o skomplikowanej historii życia, potrafiła przyciągnąć i jakby zaprząc do takiej wspólnej pracy. Jedną z takich osobistości, które udało jej się też zainteresować sprawą polską, był na przykład bardzo znany wtedy w Skandynawii protestancki, luterański arcybiskup Uppsali, Nathan Söderblom, znany jako jeden z prekursorów ekumenizmu, też później laureat pokojowej Nagrody Nobla, który był postacią, jak wspomniałam, znaną, próbował jakoś tak trochę jednoczyć kościoły protestanckie, chyba tak w odczuciu matki Urszuli, zresztą próbował być kimś w rodzaju papieża protestanckiego, w każdym razie bardzo interesujący człowiek, arcybiskup Uppsali. I on też ją zaprosił, żeby w Uppsali, w pałacu arcybiskupim, w największej sali liczącej około 200 miejsc, wygłosiła odczyt o Polsce. Musiało jej się dobrze to udać, bo potem jeszcze dwa razy była zapraszana. Zresztą po tym pierwszym odczycie arcybiskup Söderblom zaprosił ją do siebie na kolację i matka Urszula później dowcipnie zanotowała, że bardzo się dziwnie czuła na tej kolacji, specyficznie, siedząc przy stole z arcybiskupem, arcybiskupową i arcybiskupiętami. Arcybiskup miał chyba 12 czy 14 dzieci, ale był jedną z takich najbardziej znaczących postaci, do których umiała dotrzeć. On zresztą później bardzo tak jakoś ładnie napisał, że próbując się, czy zastanawiając się nad tym, nad I wojną światową i nad jej konsekwencjami, to jeden taki promyk jasny znalazł. Tym jasnym promykiem było właśnie odrodzenie się Polski w wyniku I wojny światowej. A do tej Uppsali, już kończę ten wątek, do tej Uppsali i do współpracy świętej Urszuli z arcybiskupem Söderblomem nawiązał papież Jan Paweł II, gdy był w Szwecji. Nawiązał jakby dwukrotnie, bo pierwszy raz w maju 1989 roku
żegnał relikwie świętej Urszuli, jej ciało w całości zachowane, żegnał w Rzymie, gdy jej ciało było przewożone do Polski 50 lat po jej śmierci. I wtedy w ogrodach watykańskich było takie pożegnanie przy trumnie z ciałem świętej Urszuli. Jan Paweł II zaimprowizował taką modlitwę, w której też przemawiał jakby do matki Urszuli i mówił między innymi: Tobie jako wielkiej specjalistce od krajów skandynawskich polecam tę moją pierwszą w historii podróż pasterską do Szwecji. I 3 tygodnie później był w Szwecji, był między innymi w Uppsali i tam w katedrze przemawiał podczas nabożeństwa ekumenicznego i powiedział między innymi podczas tego nabożeństwa, że z wielką radością myśli o pięknej współpracy, jaka była między spoczywającym w podziemiach tej katedry wielkim człowiekiem, arcybiskupem Natanem Söderblomem, a moją wielką rodaczką, wtedy jeszcze błogosławioną Urszulą Leduchowską. Siostro, moglibyśmy pewnie słuchać, ale chciałbym też może włączyć naszych widzów, naszych słuchaczy do tej rozmowy, bo tak jak mówiliśmy, nam się Niepodległa kojarzy z ojcami Niepodległości, a tu dziś mamy matkę konkretną wielkiego człowieka. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do współtworzenia. Możemy stawiać pytania, czy rzeczywiście odkrywać te karty, które Państwa zainteresowały, jeżeli chodzi o życie świętej Urszuli Leduchowskiej. Telefony tak dla widzów, jak i słuchaczy Radia Maryja 56 655 23, przepraszam, o takie trochę inne są, nie jak w radiu, 657 00 11, drugie 657 00 12, telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 00 13 i 48 56 657 00 14. Siostro, no, zbudowani jesteśmy tym, bo dziś tak jakby z takiej perspektywy patrzymy, że może trudno o jakichś sojuszników w jakiejś sprawie, w tak bardzo skomplikowanej. Polski nie było. Polacy też nieraz, tak jak się zapowiedziała, bili się ze sobą, bo w różnych armiach służyli. Jak to się udawało? Jak ta kwestia tej postawy, tej osobowości siostry świętej Urszuli Leduchowskiej, bo to nie tylko pewnie sojusznicy tak na tę chwilę, bo do nich przemawiała, ale też i jako sojusznicy na większy okres, na może większe jeszcze zaangażowanie. No miała w sobie to coś, co sprawiało, że potrafiła ludzi pociągać. W Skandynawii, oprócz tego, że działała dla Polski, i zaraz jeszcze będę o tym mówiła, też działała po prostu dla Kościoła. Zresztą w jej sercu to wszystko było splecione. Potem, gdy już w Polsce odrodzonej przemawiała, wielokrotnie mówiła tak o dwóch ojczyznach, ojczyźnie ziemskiej i ojczyźnie niebieskiej. I to wszystko w niej było jakoś tak splecione, jedno z drugiego wynikało. Ale działała też dla Kościoła. Między innymi zakładała sodalicję mariańską dla pań, bo to wtedy było, nie było aż takiego wyboru różnych wspólnot, grup, w których mogła się kształtować elita katolicka. Właściwie sodalicja mariańska była jedyną czy jedną z nielicznych grup. Potrafiła też do niej przyciągnąć różne kobiety, które potem jej przyjaciółkami na całe życie zostawały. Też różnych narodowości. No miała po prostu w sobie jakiś taki ogień Ducha Świętego. Bardzo jej zależało na tym, żeby wokół siebie jednoczyć ludzi. Żyła w świecie podzielonym, tak jak my w tej chwili żyjemy, ale bardzo jej na tym zależało. Mamy różne wspomnienia, różne świadectwa, wśród nich wypowiedzi między innymi Michała Sokolnickiego. To był taki historyk, dyplomata, współpracownik Piłsudskiego, który w książce Rok 14 pisze o spotkaniach z matką Urszulą w Szwecji. Pisze o tym, że pod sztokholmskim domu sióstr zbierali się Polacy najróżniejszych opcji politycznych i matka Urszula ich godziła ze sobą.
tak żeby mogli w spokojniejszej atmosferze tak projektować przyszłą Polskę. Ale też cytuję fragmenty listów, które matka Urszula do niego pisała. I w jednym z tych listów przez niego zacytowanych matka Urszula tłumaczy kredo, które jej towarzyszyło w tej niecodziennej jak na zakonnicę działalności. Pisze, to moje polityczne dziś zadanie. Uczyć wśród nas zrozumienia tego, że tylko trzymając się razem możemy czegoś dokonać. To są jedne z, tak, ze słów, które nie straciły na aktualności. I siostra nam ofiarowała też taką książeczkę, bo wiem, że była siostra w Szwecji, polsko-angielska wersja i napisano, moją polityką jest miłość. Tak. To jest tak, jedno z wyrażeń. Ale też jeszcze też dostępna jest taka książeczka, jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy. Tak, właśnie ojciec też ją w ręku trzyma. I to jest właśnie wybór fragmentów z odczytów świętej Urszuli wygłaszanych w Skandynawii. Chyba trochę też z Polski jest fragmentów dołączonych. Więc można poczytać, też nie straciły na aktualności. Mamy pierwszego widza czy słuchacza, odbierzemy telefon. Proszę bardzo, telewizja trwa, mi Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi ksiądz Jan Zalewski. Ja telefonuję z Chojny koło Szczecina. Witamy. Ale 20 lat pracowałem w diecezji kopenhaskiej. I pozdrawiam siostry Małgorzaty. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza Jana. Znamy się. Chciałbym podzielić się w tej audycji może takim świadectwem, które dla mnie było bardzo takie zaskakujące. To jest żydowskiego pochodzenia historyka literatury duńskiej Georga Brandesa, który w 16 roku, gdy spotkał matkę Urszulę i słuchał wykładów i napisał w Politiken, do dzisiaj ta gazeta istnieje w Danii, artykuł na ten temat, to właśnie był pod wrażeniem jej osobowości. Tego, że po pierwsze nie spędzała życia jako arystokratka, poprzez jakieś próżnie spędzony czas, ale całe swoje życie poświęciła właśnie Polsce, ratowaniu polskich dzieci. Pisał właśnie o tym ogniu, który daje się odczuć wszystkim słuchaczom. I myślę, że ta postać tego Duńczyka jest jedną z najbardziej przekonujących w swoim świadectwie, bo jest to bardzo obiektywne stwierdzenie, kim matka Urszula była, jaki miała ten charyzmat na rzecz właśnie Polski, niepodległości. I zresztą on również w tym artykule w Politiken wspomina o tym, że Polska odzyska niepodległość tylko wtedy, kiedy ci trzej zaborcy przegrają. To właśnie było takie stwierdzenie. I myślę, że tutaj także i Jan Paweł II, jak też kardynał Glemp, który odwiedzał Danię, właśnie apelowali o to, żeby matkę Urszulę jakoś uczcić, tą wielką postać i jej pobyt na terenie Danii. I myślę, że jakoś tam się troszkę coś udało w tym zakresie zrobić. Najbardziej myślę, że istotny był ostatnio pobyt w 2016 roku księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Kopenhadze właśnie u Ojców Redemptorystów. To siostra jest osobą, która była świadkiem tych wydarzeń z matką Jolantą, ale myślę, że święta Urszula jest naprawdę taką postacią, która może być patronem emigrantów, że nigdy nie zatraciła siebie, swojego właśnie pochodzenia, wszystkich swoich charyzmatów, które miała w sobie. No, to myślę, że jest ciągle aktualna. Bardzo dziękujemy księdzu za telefon, za ten głos. Bóg zapłać, siostro. Tak, kiedy w maju byłam w Szwecji i w Danii, to właśnie w Szwecji, w Lund, spotkaliśmy się między innymi z księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem, który z ramienia Episkopatu Polski jest opiekunem polskiej emigracji i mówiliśmy też między innymi o tym, że także polska emigracja powinna mieć ojca i matkę, świętego Jana Pawła II i świętą Urszulę jako matkę. Ale to też takie budujące, bo tak jak siostra mówiła, że ona dochodziła do tego
przez swój wybór do tej polskości, do tego bycia Polką i to, że właśnie no, była z arystokratycznej rodziny, była wysoko wykształcona, nie wykorzystywała tego dla siebie, tylko wykorzystywała to dla Polski. Myślę, że to też nas jakoś tak bardzo buduje i też motywuje do działania, bo nieraz Polacy też tak przysiadają, wyjadą, bo trudności, bo to, bo tamto, a ona mimo trudności wyrzucają z Petersburga, w 3 dni musi opuścić. No i to nie będzie takie proste, bo nawet się uczy niejednego języka. To myślę, że nam się nie mieści w głowie, że tak można, a ona to zrobiła. I wyobraźmy sobie te podróże po krajach skandynawskich ówczesnymi środkami komunikacji. Gdzie można było pociągiem dojechać, to można było. Do niektórych miejscowości pociąg nie dojeżdżał. I ona sama, gdy wybuchła I wojna światowa, miała prawie 50 lat. Granice młodości ostatnio się bardzo przesunęły, ale wtedy kobieta 50-letnia to była już kobieta bardzo wiekowa. Zresztą nigdy święta Urszula nie była nadzwyczajnego zdrowia, była raczej krucha, delikatna. I tak jak mówię, ta motywacja sprawia i ten żar w środku, i ten ogień Ducha Świętego, wszystko to sprawia, że ona znajduje w sobie również siły fizyczne na tak forsowny tryb życia, a do tego jeszcze odpowiedzialność za wspólnotę zakonną i dzieło prowadzone przez tę wspólnotę zakonną. Więc to jest coś, co nam jest trudno sobie wyobrazić, wydaje mi się, w świecie, w którym w świetle tych kryteriów, które znamy z własnego doświadczenia. A powiem jeszcze, że te jej odczyty bardzo wymierne też korzyści materialne przynosiły. W ogóle o Komitecie Wewejskim wiadomo, że w ciągu 4 czy 5 lat zorganizował pomoc dla Polski wartości około 20 tysięcy franków szwajcarskich. To było dużo. Natomiast no, dużą część tej kwoty stanowiły też pieniądze organizowane w wyniku działalności matki Urszuli. Ona sama nie była do końca świadoma, jakie kwoty są zbierane po jej odczytach. Czasem takie cząstkowe sumy notowała, a czasem notowała, na co te pieniądze poszły. Na przykład po konferencji w Danii napisała, że profesor Ellinger zawiózł 14 wagonów żywności do Polski, w tym mleka skondensowanego dla niemowląt. Potem syn tego samego profesora kolejne transporty żywności, środków sanitarnych i odzieży wiózł do Polski. Więc oprócz tego, że jej działalność polegała na uświadamianiu społeczeństwa o historii, kulturze polskiej, o prawie Polski do niepodległości, to miała też taki bardzo znaczący wymiar materialny, dzięki któremu Polacy korzystali. Dystrybucja tych środków odbywała się na ziemiach polskich we współpracy z Radą Główną Opiekuńczą, a także z Komitetem Biskupim utworzonym przez biskupa Sapiehę w Krakowie. Bardzo sprawnie tę pomoc dystrybuowali. Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Na wieki wieków. Teraz i zawsze. Maryja Radomska, Chutka pod Brzeszem. Ja mam taką propozycję. Halo? Tak, słyszymy. Żeby siostry, które są moimi przyjaciółkami w całym od czasów studenckich do teraz, żeby mogły zorganizować szkolenie dla służb dyplomatycznych, oprócz tego w Sejmie, o dyplomacji, o sposobie rozmawiania, o kulturze polskiej, żeby nasi przedstawiciele dyplomatyczni trochę się nauczyli. Pani Ireno, dziękuję za tą sugestię. Nie wiem, czy dziś siostrom się to uda, no ale spróbujmy zapytać, jak to udawało się matce Urszuli Leduchowskiej wtedy, gdy o Polsce mówiła w Skandynawii.
Na jej odczyty przychodzili przedstawiciele ambasad, przedstawiciele dworów królewskich. Spotkała się z królem Norwegii też. No oczywiście była wtedy, myślę, trochę inna kultura też spotykania się i rozmawiania ludzi ze sobą. Niemniej jednak no musiała bardzo uważać na to, co mówi. I nie mniej trudne było też lawirowanie pomiędzy różnymi skonfliktowanymi opcjami wśród Polaków na emigracji, tak jak to zawsze bywało. No ale święta Urszula była święta i jej się to udawało. Oprócz tego, że mówiła, starała się też, jak powiedziałam, docierać do prasy, ale jej działalność zaowocowała też bardzo interesującą publikacją. Dodam, że różne środowiska polonijne w innych krajach także starały się wtedy przygotować jakieś publikacje o Polsce w językach krajów europejskich, po to, żeby z tym przekazem o Polsce bardzo skutecznie dotrzeć do innych krajów, do obywateli innych krajów. No i to się raczej nie udawało, lub z wielkimi trudnościami. I z tym większym podziwem musimy spojrzeć na taką publikację, którą matce Urszuli udało się wydać. To była taka książka Polonika, która wyszła w 1917 roku w Szwecji, ale książka, która wyszła w trzech językach skandynawskich równocześnie, z przedmową napisaną przez trzech najbardziej znanych wówczas humanistów, Szweda, Duńczyka i Norwega. I w tej książce, w tych różnych językach skandynawskich, ukazały się artykuły napisane przez znanych też wówczas humanistów. Ktoś napisał, że to było rzeczywiście niezwykłe osiągnięcie matki Urszuli, która musiała wydobywać, wręcz wydrapywać rękopisy z rąk autorów, żeby sfinalizować publikację. W tej publikacji ukazały się artykuły dotyczące historii kultury Polski, o Kościuszce, przykład kilku sonetów krymskich Mickiewicza, o pomniku księcia Józefa Poniatowskiego i inne. Sama matka Urszula napisała artykuł o historii kultu maryjnego w Polsce. Natomiast wydaje się, że najbardziej owocny w skutki nieprzewidziane okazał się zamieszczony tam artykuł jednej też z ówczesnych humanistek, Ellen Key, szwedzkich, artykuł o chłopach Reymonta. Artykuł, o którym się mówi, że to on właśnie otworzył Reymontowi drogę do popularności w krajach skandynawskich, co zaowocowało później przyznaniem mu literackiej Nagrody Nobla. Więc również takie skutki miała działalność matki Urszuli. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Więc ja chcę powiedzieć... Proszę nam się przedstawić, bo właśnie... widzowie będą wiedzieli, a słuchacze może nie. Ale nie zrozumiałam. Proszę nam się przedstawić. Aha, Małgorzata z Poznania. Dziękuję bardzo. Muszę powiedzieć, że ja specjalną sympatią właśnie darzę świętą naszą Urszulkę Leduchowską, jak mówię Urszulka, jak z Trenów Kochanowskiego, bo ona właśnie, mam jej obrazek, jej zdjęcie już z tych czasów późniejszych, tak jak Państwo tu przedstawiacie od czasu do czasu. I tak mi bardzo przypomina z urody moją matkę chrzestną. Więc muszę powiedzieć, że mam ją w pokoju, w którym śpię i nazywam, och, moja Urszulko, jestem... I śpisz ze mną i zawsze na dzień dobry i na noc zawsze mówię, ucałuję ją. I jeszcze chciałam się siostrze zapytać, czy ja dobrze zrozumiałam, że mama Urszulki Leduchowskiej, świętej Urszuli Leduchowskiej, była Szwajcarką czy Polką? Była Szwajcarką, to była Józefina Salis-Cicers. Aha. Dlatego tak siostra mówiła, że w domu mówiła po niemiecku,
prawda? Więc od mamy nie usłyszała słowa, czy nie rozmawiały po polsku, więc taka dodatkowa trudność, można powiedzieć, ale nie przeszkoda. Ojciec był Polakiem? Tak. Antoni Leduchowski. Ojciec był Polakiem. Tak. Dlaczego pytam? Bo zawsze mnie uczono, że po prostu jeżeli matka, załóżmy, jest Polką w tych mieszanych małżeństwach, no to dziecko ma jej narodowość. A tu właśnie ojciec był Polakiem. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie i pozwolimy siostrze wtedy i odpowiedzieć też na te kwestie? Dobrze, dziękuję. Dziękuję pani. Oczywiście przenieśmy się myślami w koniec XIX wieku i do Imperium Austro-Węgierskiego. Imperium wielokulturowego, wielonarodowego, wieloreligijnego również. I tam mieszka rodzina Antoniego i Józefiny. Rodzina polska po ojcu, szwajcarsko-międzynarodowa po matce, mieszka w Austrii pod Wiedniem, potem się przenosi do Polski. Więc to są bardzo jakieś takie skomplikowane różne układy. I najważniejsze jest to, że święta Urszula stała się Polką stuprocentową. Ta ona jako matka niepodległości, myślę o tej odbudowie, bo pewnie tak, w jej sercu musimy też właśnie było to pragnienie, ta nadzieja. Nie ona pewna żyła, jeżeli zdobyła się na taki wysiłek i mówię, nauki nawet języka obcego, to kolejna praca, którą trzeba było wykonać i to nie jednego języka. Więc ta świadomość, czy Polska może odzyskać niepodległość, ta odbudowa Polski. Przychodzi rok 1918 i wybucha niepodległość Polski. Matka Urszula bardzo emocjonalnie przeżyła moment otrzymania polskiego paszportu, a potem pierwszą wizytę w Polsce jesienią 1919 roku. Bo zaczęła myśleć o przeniesieniu do Polski wspólnoty urszulanek, tej petersburskiej wspólnoty urszulanek, która razem z nią wędrowała przez kraje skandynawskie, najpierw w Szwecji, potem w Danii, bo tam trzeba było się zająć polskimi sierotami. I matka Urszula zaczyna myśleć o tym, żeby przenieść wspólnotę do Polski i siostry, i te polskie sieroty pozbierane na ulicach Danii. I pierwszy raz przyjeżdża do Polski jesienią 1919 roku. Ze wzruszeniem potem opisuje ten moment przekroczenia polskiej granicy. W Poznaniu właśnie moment, gdy na placu widzi polskie wojsko, msza święta i polskie wojsko klęka przed Najświętszym Sakramentem. To były dla niej bardzo takie mocne, emocjonalnie momenty. I udaje jej się, zresztą dzięki ogromnej pomocy konsula norweskiego w Danii, pomocy finansowej, udaje jej się nabyć posiadłość w Pniewach pod Poznaniem. I tam w sierpniu 1920 roku powstaje dom, pierwszy nasz dom w Polsce. Dom, o którym mówimy, dom macierzysty, bo z niego wypączkowały później wszystkie nasze kolejne wspólnoty. Dom, który teraz jest również sanktuarium świętej Urszuli. I tam, pamiętajmy, to jest początek sierpnia 1920 roku, czyli armia sowiecka kroczy na Warszawę. Moment kolejnego ogromnego zagrożenia niepodległości Polski. I tam matka Urszula przybywa z dziećmi i pisze: to nic, że nic nie ma, że dzieci i siostry śpią na słomie, ale najważniejsze, że jesteśmy już nareszcie w Polsce. Tak można powiedzieć, takie celowe i trafione decyzje. Tak. Dzisiaj siostra mówi, i tak jest, tak, że wasze zgromadzenie tu w Polsce pięknie rozwija się właśnie z tego pierwszego domu. Przyjeżdża i tak, tak celowo. Tak. I trafia na czas, gdy są w Polsce ogromne potrzeby. Jeżeli mówimy, że matka Urszula zasługuje na tytuł Matki Niepodległości Polski, to zarówno ze względu na to, co robiła w czasie I wojny światowej w Skandynawii,
jak i ze względu na to, co robiła teraz przez, jeszcze jej zostaje od 1920 roku, zostaje jej jeszcze 19 lat życia. Więc bardzo energicznie razem z siostrami bierze się do pracy i w tym momencie już patriotyzm, gdy mowa o patriotyzmie, to nie oznacza on już walki o Polskę, ale oznacza on pracę dla Polski. Tak, właściwe ukierunkowanie na ten czas tak. I miejsce. Czyli teraz matka Urszula w tym, co mówi, bo też nadal przemawia przy różnych okazjach, nastawia się na to, żeby po pierwsze zająć się najuboższymi, trafić do tych, którzy są najbardziej potrzebujący pomocy, ubodzy, zepchnięci na margines społeczeństwa, a tych było bardzo dużo, bo przecież Polska z ruin, z gruzów powstawała. I po drugie nastawia się na pracę nauczycielsko-wychowawczą, pedagogiczną, która jest charyzmatem wszystkich urszulanek, po to, żeby formować obywateli Polski, mądrych, światłych, dobrze przygotowanych do brania odpowiedzialności za Polskę. Mężczyzn i kobiet, czy bardziej kobiet? Zwłaszcza kobiet, wychowywać żony i matki. Nadal przemawia publicznie przy różnych okazjach. Wracam do tego wątku, bo chciałam powiedzieć, że wiemy o przynajmniej jednej okoliczności, w której jej przemówienia w Polsce słuchali Józef Piłsudski i generał Haller. To było w 1921 roku, zjazd katolicki w Warszawie. Matka Urszula mówiła między innymi o konieczności, o braku powołań kapłańskich i o tym, co trzeba robić, żeby ich było więcej. I wiemy, że wtedy w sali obecni byli między innymi, jak wspomniałam, ci ojcowie niepodległości, czyli Piłsudski, Haller. A skoro o tym mowa, to inny ojciec niepodległości, Ignacy Paderewski, też w sposób, też wiemy, że wyrażał matce Urszuli wdzięczność za jej zaangażowanie w odzyskanie przez Polskę niepodległości i w to wdzięczność za to wszystko, co dla Polski robiła. W 1932 roku złożył wizytę matce Urszuli w Rzymie. Tam siostry prowadziły akademik dla studentek, w dużej mierze Polek, którym matka Urszula umożliwiała wyjazd do Włoch na rok, po to, żeby mogły się nauczyć języka, poznać kulturę włoską, taki rok formacji we Włoszech. I tam w listopadzie 1932 roku złożył jej wizytę Ignacy Paderewski, a że dzień wcześniej miał wspaniały koncert w Rzymie, na który studentkom nie udało się dostać, poskarżyły mu się, więc siadł przy pianinie, chyba trochę zdezolowanym, jak przyszedł do tego domu, nie zważając na stan instrumentu, zagrał dla studentek, a potem, jak jedna ze studentek napisała, został jeszcze z matką Urszulą i długo z nią rozmawiał. Piękne. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Królu nam Chrystę, moje nazwisko Borkowski Tadeusz. Tak. Mieszkam w Niemczech, w Widłach, w Wuppertalu i Köln, w Kolonii. I chciałbym powiedzieć, że tam, gdzie jestem urodzony, to znaczy w Gdyni, było liceum, które prowadziły siostry urszulanki, ale komuniści im to zaraz zabrali. I drugi klasztor, który był męski, to był w Rumi, chyba jeszcze jest. I jeszcze jeden klasztor to był sióstr Szarytek. I Gdynia była bardzo, bardzo religijna. Zresztą wujek mój był biskupem chełmińskim. Bernard Czapliński. I pochodzę z rodziny, która jest bardzo katolicka. A słuchając siostry, bo tam pani zadała pytanie, czy nazwisko
nazwisko i pochodzenie. Tu w Niemczech na przykład, gdzie żyję już od 30 lat, jest tak, że po stronie miecza, czyli mężczyzna, po kobietach nie otrzymuje się ani obywatelstwa, ani nic. No chcę powiedzieć, że jestem zachwycony siostrami urszulankami, bo jedna z moich koleżanek kończyła maturę i te biedne siostry wypędzili z tego domu i dali im gdzieś w Orłowie taki jakiś tam, no to się mówiło willa, ale w każdym bądź razie poziom nauczania był bardzo, bardzo wysoki. Siostry były wymagające, ale tak wspaniale, bo to jak to mówią powojenne czasy, były tak wspaniale przygotowane do życia, tak można powiedzieć. Pani Tadeuszu, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. No może tak z tymi komunistami było, bo nie musieli walczyć o niepodległość, nie rozumieli, co to znaczy, więc nieraz się i targnęli na to, co święte, co dobre, co wypracowane w trudzie. To liceum, o którym pan mówił, prowadziły urszulanki Unii Rzymskiej, nasze kuzynki. Wszystkie uczestniczymy w tym samym charyzmacie nauczycielskim, wychowawczym, wspólnym wszystkim urszulankom na świecie. Natomiast matka Urszula rzeczywiście zakładała przed wojną szkoły, ochronki dla dzieci, różnego rodzaju sierocińce oczywiście, różnego rodzaju instytucje oświatowo-wychowawcze. Jako wychowawczyni była znana, była skuteczną wychowawczynią, jako też jedną z dróg formacji młodego pokolenia zorganizowała krucjatę eucharystyczną, która no, cieszyła się masową popularnością. Zacytuję takie świadectwo, ponieważ już się ku końcowi będziemy zbliżać, żeby nie umknęło mi takie jedno świadectwo. No, jest już rok 39. Matka Urszula umiera 29 maja. 3 miesiące przed śmiercią jeszcze pisze zmartwiona, co będzie z Polską. Przecież Hitler zabierze Poznań tak samo, jak zabrał Pragę. Myślę, że Pan Bóg się zlitował nad nią i oszczędził jej już tej drugiej wojny światowej. Natomiast po jej śmierci wiele różnych kondolencji napłynęło do zgromadzenia i różne świadectwa też w prasie się ukazały. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że Polska Odrodzona nagrodziła ją 3 odznaczeniami ważnymi. Otrzymała między innymi Krzyż Niepodległości przyznany jej przez Józefa Piłsudskiego, także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Krzyż Zasługi za pracę społeczną dla kraju. Ale z tych wspomnień, świadectw czy kondolencji, które po jej śmierci się pojawiły, takie jedno, które wydaje mi się zbiera wiele elementów bardzo dla świętej Urszuli charakterystycznych. To jest taki jeden akapit. Ukazało się to w Kurierze Warszawskim w 1939 roku. Wychowawczynią była i została na zawsze wymagającą. Katolicyzm i polskość, co nieraz powtarzała, były w jej przekonaniu koniecznymi, dopełniającymi się czynnikami w wychowaniu. Oba żądały walki z wszelką połowicznością i wygodnictwem. Oba stawiały duszy postulat świętości na co dzień, wypracowywanej w rzetelnym spełnianiu obowiązków. Tych szczytnych wymagań, sobie przede wszystkim stawianych, nauczył Matkę Leduchowską dom i klasztor krakowski. A jednocześnie dom ją nauczył, a klasztor umocnił w przekonaniu, że żądając wiele, trzeba głęboko kochać i rozumieć ludzi i dawać wyraz tego do nich stosunku w uśmiechu. Tak, w uśmiechu, który jest wykwitem triumfu życzliwości nad chłodem, miłości nad egoizmem i nie przychodzi bez walki,
a nieodstępnym jego towarzyszem jest dobry czyn. Mamy i uśmiech, i czyn, i postulat świętości, świętości ważnej i dla Polski, dla każdego człowieka, jako szczyt rozwoju człowieka, szczyt rozwoju Polaka również. A też takie pytanie o tą świadomość. Mówimy ojcowie, dziś matka, konkretna matka niepodległości Polski. Tę świadomość tego w tych ludziach dziś w świętej Urszuli Leduchowskiej, że właśnie przez swoją pracę, przez to, co czyniła, przyczyniła się do niepodległości ojczyzny, niepodległości Polaków? W tych ludziach, mówimy o Skandynawii jeszcze na przykład, tak? Gdy obchodziła złoty jubileusz życia zakonnego, to był 37 rok, 50-lecie, otrzymała z różnych krajów różne powinszowania, między innymi środowiska skandynawskie. Przyczyniły się do tego, że poselstwo polskie w Skandynawii także złożyło matce Urszuli taki list na ręce matki Urszuli, taki list pochwalny, takie gratulacje, wspominając o tym, że tutaj w tym środowisku żywa jest ciągle pamięć działalności matki i owocna w skutki również. Polska misja katolicka w Sztokholmie. Gdy się wejdzie na jej stronę internetową, tam gdzie jest opisana historia polskiej misji katolickiej, w pierwszym zdaniu znajdziemy odwołanie do działalności matki Urszuli, do tego, że polskie struktury kościelne, katolickie w Polsce rozpoczęły się wraz z działalnością matki Urszuli w Skandynawii. Do czego się ta niewiasta przyczyniła, prawda? I do rozwoju kościoła, wspólnot kościelnych. W Sztokholmie, zresztą w Szwecji, oprócz tego, że działała dla Polski, równocześnie i to w okresie największego nasilenia działalności odczytowej, założyła pierwszy od czasów reformacji czasopismo katolickie po szwedzku, Solglimtar, Promyki Słoneczne. Siostro, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy też przede wszystkim za świętą Urszulę, która dała początek też i powołaniu, i siostry, i wielu powołań świętych do pracy w kościele na Niwie Pańskiej. Pozdrawiamy siostry z domu macierzystego i ze wszystkich wspólnot. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. No i Polska ma w niebie jeszcze jedną ważną orędowniczkę, świętą Urszulę. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś była z nami siostra Małgorzata Krupecka, siostra jest rzecznikiem prasowym, też w Centrum Duchowości Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami, tak widzowie telewizji Trwam, jak i słuchacze Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.